Witam wszystkich Państwa, wszystkich, których grypa mnie złożyła dzisiaj. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać na podsumowaniu roku 2012. W powiecie brytyjskim bardzo dużo się działo, ciekawych rzeczy. Myślę, że ten rok 2012 zapowiadał też wiele zmian, które będą toczyć się jeszcze w następnych latach. Także zapraszam do podsumowania roku i oddaję głos pan starosta Piotr Boliński, pan wicestarosta Jędrzej Pomela przedstawią to, co się działo w 2012 roku. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Powiem tak, że obiecałem Państwu złożenie takiego sprawozdania przed kamerami jeszcze przed nowym rokiem. Niniejszym to czynimy, chociaż to po niektórzy myśleli, że koniec roku uniemożliwi nam to, ale jakoś końca roku nie było. W związku z powyższym to nasze podsumowanie zgodnie z obietnicami chcielibyśmy Państwu przedstawić. 2012 rok to czas pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu powiatowego, dużych inwestycji w oświacie, a także początek usamodzielniania się Szpitala Wrocławskiego i przygotowanie do jego modernizacji. Modernizacja szpitala obok hali sportowej, budowy hali sportowej przy pierwszym LO, modernizacji RCK-u, a także inwestycje na drogach to najważniejsze wyzwania roku 2012. Może zaczniemy od inwestycji dotyczącej budowy sali sportowej przy pierwszym liceum. Panie starosto, bardzo proszę. No, szanowni Państwo, tak jak pan starosta powiedział, jest to jedna z większych inwestycji zrealizowanych w naszym powiecie. Łączny koszt ponad 6 milionów złotych, z tego dofinansowanie ze środków z budżetu województwa Urzędu Marszałkowskiego prawie 1 700 000. No, cieszymy się z tego obiektu, z pewnością uczniowie również się cieszą i była to hala z pewnością wiele lat wyczekiwana. Warunki, w których dotychczas młodzież ćwiczyła, no, nie odpowiadały już w dzisiejszym czasie. W hali zastosowano nowoczesne rozwiązania dotyczące urządzeń technicznych, mamy odzysk ciepła, czyli pokazują, że to ostatnie miesiące funkcjonowania tej hali, że jest to dosyć stosunkowo tani obiekt, jakby można powiedzieć, że w stosunku do innych funkcjonujących w naszym powiecie. Oprócz tej części sportowej, pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, są zaplecza do rekreacji, w których mieszczą się siłownia z pełnym wyposażeniem oraz sale fitness. Trzeba powiedzieć, że wyposażenie w sprzęt na hali to zainwestowaliśmy ponad 500 tysięcy złotych. Jest to bogate wyposażenie. Szanowni Państwo, ta nasza inwestycja oraz to, co dzieje się w kwestii oświaty na terenie powiatu wrocławskiego znalazło uznanie w oczach władz wojewódzkich i 1 września 2012 roku byliśmy niejako świadkami inauguracji, wojewódzkiej inauguracji hali i rozpoczęcia zakończenia budowy hali i wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Kujawsko-Pomorskim. Ostatnia taka inauguracja na terenie powiatu miała miejsce w Jabłonowie w 2003 roku i powiem tak, ta duża impreza zawitała znowu w nasze progi, powiem nie bez przyczyny, ponieważ oprócz tego wysiłku inwestycyjnego na ten sukces oświatowy złożyły się także wyniki, zdawalność uczniów, jeżeli chodzi o matury. Pierwszy LO ponad 99%, taki sam wynik w Zespole Szkół Zawodowych, a w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim ponad 100% zdawalności matur. To jest naprawdę jeden z lepszych wyników wojewódzkie
kujawsko-pomorskim. Gościliśmy tutaj władze samorządowe województwa, posłów, senatorów, wieść o tym, co się dzieje w kwestiach oświaty poszła w świat. Kolejna inwestycja, która była kontynuacją działań z 2010 roku, to była, mówiąc w skrócie, termomodernizacja obiektów Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Koszt tego przedsięwzięcia również ponad 6 milionów złotych. Z tego dofinansowania ze środków europejskich to jest ponad 4 miliony złotych, czyli prawie 64%. Dzisiaj młodzież ma możliwość odbywania zajęć naprawdę w warunkach już XXI wieku. Myślę, że równie dumni jesteśmy z, że tak powiem, z pewnych przedsięwzięć dotyczących już nieco mniejszych, ale efektywnych również w utrzymaniu, bo dzisiaj, Szanowni Państwo, wszystkie samorządy mają problem przede wszystkim nie tylko ze zbilansowaniem wydatków związanych z inwestycjami, ale również z bieżącym utrzymaniem. I tutaj rok 2012 był rokiem koordynowania działań inwestycyjnych, których efektem miało być zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów. W roku 2011 dokonaliśmy zmiany systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej, który, jak Państwo żeśmy już wcześniej podawali, praktycznie zwrócił się przez jeden inwestycyjny, przez jeden sezon. Więc zachęceni tym działaniem w 2011 zrealizowaliśmy przebudowę systemu grzewczego w Zespole Szkół Rolniczych. Koszt tej inwestycji to ponad 72 tysiące złotych. Również przygotowaliśmy kolejne spore przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Tutaj myślę, że możemy się już pochwalić, że nasz wniosek, który złożyliśmy o środki unijne, znalazł się na drugim miejscu w województwie, dotyczący Zespołu Szkół Zawodowych, bo tylko ten wniosek, żeśmy złożyli, jest to prawie 1 800 000 koszt inwestycji. No i można powiedzieć, że to przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie stolarki okiennej, wymianie grzejników oraz dociepleniu stropów nad pewnymi pomieszczeniami, szczególnie na ostatniej kondygnacji nad aulą, gdzie jest duży ubytek ciepła. Chciałbym powiedzieć, że również oprócz tego, że przy pierwszym liceum zbudowaliśmy halę, to jest istotne, na dwóch szkół, również Zespołu Szkół Zawodowych, w ramach dostosowania tego obiektu do funkcjonującej sali wykonaliśmy pewne prace adaptacyjne dotyczące holu, dotyczące pomieszczeń socjalnych dla starej auli i dla starej sali, która również pozostała. Na auli powstała, jak Państwo wiecie, scena. Myślę, że młodzież ma możliwość rozwijania swoich umiejętności. A myślę, że tutaj w tej szkole drzemie duży potencjał. Oprócz tych wydatków związanych z remontami, z adaptacją pomieszczeń klasowych, sporo środków również przeznaczono na zakupy nagłośnienia, na zakupy sprzętu multimedialnego, to jest prawie 40 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Zawodowych zrealizowano kolejny etap remontu budynku, jednego z budynków, czterech budynków. To jest tak zwany budynek po Urzędzie Skarbowym przy ulicy Czwartaków. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 58 tysięcy złotych i również zakupy sprzętu dydaktycznego i sprzętu naukowego za 73 tysiące złotych. W Zespole Szkół w Jabłonowie udało nam się w końcu, po samego początku, zlikwidować zalewanie pomieszczeń piwnicznych, które zostały zadaptowane na pomieszczenia
dydaktyczne, to są szczególnie pracownie, które tam się znajdowały. No, ta szkoła jest, jak Państwo wiecie, wcześniej była ośrodkiem zdrowia, te pomieszczenia kliniczne miały inną funkcję, a dzisiaj funkcja dydaktyczna wymusza, aby były tam odpowiednie warunki również sanitarne. I dzięki zrealizowaniu tego odwodnienia za prawie 250 tysięcy, tu trzeba dodać, że 120 tysięcy złotych to były środki z rezerwy oświatowej, z Ministerstwa Edukacji. No, udało się ten problem rozwiązać. W tej chwili mamy bardzo pozytywne sygnały, iż obiekt wysycha, no i praktycznie pozostanie tylko remont tych pomieszczeń. Jest to też ważne przedsięwzięcie, które no, bardzo, że tak powiem, utrudniało pracę i personelowi, ale przede wszystkim młodzieży, bo tam po prostu obsługa musiała również w okresach przerw dyżurować, zbierać wodę, bo tak to się nawet odbywało. Także też cieszymy się z tego bardzo, z pewnością młodzież też się z tego przedsięwzięcia bardzo cieszy. Szanowni Państwo, oświata to nie tylko zadania inwestycyjne, ale także ta cała otoczka oświaty i to, co będzie się działo w kwestiach oświatowych przez najbliższe lata. Przez cały rok 2012 trwały prace nad strategią rozwoju oświaty, zapoczątkowane jeszcze w 2011 roku. Stosowny dokument został przez Radę przyjęty jesienią tego roku po szerokich analizach, konsultacjach obecnego stanu oświaty. Ten dokument będzie stanowić podstawę tego, co w kwestiach oświatowych, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych będzie się działo w najbliższych latach. Jest to naprawdę bardzo szeroki materiał, dający mnóstwo możliwości analiz, a także w pewien sposób wytyczający kierunki działania w oświacie do roku 2017. Jeżeli chodzi o pozostałe działania dotyczące tutaj kwestii oświatowych, w powiecie brodnickim, tak jak i w całym województwie, w całym kraju, został zmodernizowany system informacji oświatowej. Ten system pozwala na bieżąco śledzić to, co dzieje się w kwestiach oświatowych, liczb i innych danych. Znacznie ułatwia, Szanowni Państwo, dostęp do tych informacji i porównania tego, gdzie nasz system szkół ponadgimnazjalnych znajduje się na tle innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Ale to nie tylko to stanowi podstawę dobrego działania naszej oświaty, to także dodatkowe środki pozyskane na działania oświatowe w powiecie. I tutaj jesteśmy beneficjentami kilku programów unijnych, między innymi w pierwszym LO z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Sukcesu. Jest to ponad regionalny program rozwijania kompetencji kluczowych, aktywny uczeń, pracownik obywatel. Także wybieram fizykę. Jest to program podnoszący te umiejętności, kluczowe kompetencje uczniów w zakresie fizyki. Także, jak Państwo widzą, Deutsche Agentur, program promujący naukę języka niemieckiego, a także w pewien sposób ułatwiający wymianę międzynarodową. W Zespole Szkół w Jabłonowie realizujemy program Wykształcenie Twoją Szansą. Szanowni Państwo, także przy szkołach działają bardzo prężnie astrobazy. Liczba osób zainteresowanych na stałe to razem około 1500 osób. Tyle osób odwiedziło takie te nasze obiekty, jeżeli chodzi o zajęcia.
pozalekcyjne działają prężnie, kółka zainteresowań. Powiem tak, tu znacznej pomocy, jeżeli chodzi o wyposażenie, udziela Urząd Marszałkowski. Byliśmy w tym roku doposażeni dla obydwu baz w teleskopy, a także obydwie te astrobazy zostały zaopatrzone, powiem tak, w przybliżeniu w stacje pogody, bardzo dobre stacje pogody, pozwalające monitorować pogodę w zasięgu 32 do 48 km. Te stacje pogody też działają niejako w sieci. Także każda z astrobaz w tym roku została wyposażona w znaczną ilość podręczników dydaktycznych. Także tutaj, Szanowni Państwo, ten dobry projekt, uważam, zwiększający atrakcyjność naszych szkół, działa bardzo dobrze. Szanowni Państwo, tutaj macie Państwo przekazanie teleskopów do obydwu astrobaz. Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, to został opracowany program Centrum Sukcesu Zawodowego, który będzie realizowany w roku 2013, i wartość tego projektu to ponad 900 tysięcy złotych. Z tego, dzięki temu projektowi, można będzie dofinansować ze środków unijnych dodatkowe zajęcia, praktyki, staże dla uczniów. Program ten będzie realizowany w Zespole Szkół Rolniczych i w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, a także w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Czasokres realizacji tego projektu to lata 2013-2014. Także, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tutaj też bardzo znaczną ilość środków pozyskujemy spoza środków budżetowych powiatu, ze środków unijnych, i tam realizowany jest program pilotażowy Aktywny Samorząd. Tutaj kwota to 115 800 zł. Także resortowy program wspierania rodziny pieczy zastępczej. Ten program jest przeznaczony na koordynatorów, zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej, a także na szkolenie rodzin zastępczych. Jak Państwo widzą, nowy system pieczy zastępczej na terenie powiatu brodnickiego zaczyna działać. W tej chwili mamy 69 rodzin zastępczych. Także powiem tak, w 2012 roku zaobserwowano dosyć znaczny wzrost ilości tychże rodzin. Wzrost jest o 11 nowych rodzin zastępczych. Także mamy tutaj realizowany program dotyczący rodzin zawodowych. Od 15 października 2012 roku mamy już pierwszą rodzinę zawodową zastępczą. Pani dyrektor, to Jabłonowo, tak? Nie. Nie? Gmina Bartniczka. Gmina Bartniczka. Zostało przeszkolonych 7 rodzin zastępczych. I teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy do projektów dotyczących szkolnictwa, także i powiatowych urzędów pracy.
zaczniemy od projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez aktywność osiągniesz sukces. Ten program w 2012 roku objął 57 osób niepełnosprawnych, rodziców zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych. Tutaj organizowano z tego programu zajęcia i warsztaty aktywizujące, kursy zawodowe, rynkodzielnicze, warsztaty gospodarstwa domowego, także turnusy rehabilitacyjne. Realizujemy także program z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący aktywizacji osób niepełnosprawnych. W powiecie brodnickim jest to druga edycja tego programu. Wartość tego projektu to 289 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, czas w tej chwili na Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w roku ubiegłym pozyskał w ramach algorytmu 5 652 418 zł. Natomiast z dodatkowych programów, różnych programów unijnych, kwotę 2 321 000 zł. Realizowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy programy specjalne dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, także program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku życia. Program aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy bądź aktywny na rynku pracy, a także program przedsiębiorców szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego. Także dodatkowo program pilotażowy Twoja kariera, Twój wybór. To jest kwota 910 tysięcy złotych. To jest program dla osób powyżej 30 roku życia. 25-30, tak? Jest to program pilotażowy, wdrażany tylko w kilku powiatach na terenie kraju. Ma przyczynić się do tego, żeby tych ludzi, powiem tak, jeżeli chodzi o bezrobotnych na terenie powiatu brodnickiego, to znaczny odsetek tychże bezrobotnych to są młodzi ludzie w wieku 25-30 lat. Ten program ma, że tak powiem, pomóc im w wejściu na rynek pracy. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz może do opieki społecznej. W tym roku mieliśmy uroczystość 50-lecia istnienia naszego domu dziecka. Mieliśmy też w ramach tychże obchodów zaszczyt gościć rzecznika praw dziecka. Była duża konferencja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski w ramach Roku Korczakowskiego. Gościliśmy tutaj bardzo dużo osób. Szanowni Państwo, nasz dom dziecka stanie do 2019 roku przed problemem dostosowania tych budynków. Także, Szanowni Państwo, trzeba będzie zredukować liczbę wychowanków zgodnie z wymogami ustawy do 14 osób. No, będzie to wymagać też na pewnym etapie i może jeszcze nie teraz, ale w najbliższej przyszłości inwestycji, jeżeli chodzi o dom dziecka. Pozyskano w zeszłym roku środki na zakup nowego samochodu dla wychowanków.
Trwają w tej chwili czynności przetargowe. W najbliższym czasie wyłonimy sprzedawcę tego samochodu. Dom dziecka wzbogaci się o nowy sprzęt pomocny dzieciom. Ale to nie tylko, Szanowni Państwo, dom dziecka, także dom pomocy społecznej w Rudnicy. Tutaj w zeszłym roku włożono naprawdę sporo pieniędzy, jeżeli chodzi o remontowe sprawy. Większość tych inwestycji wypracowano w ramach środków własnych. To dom pomocy to także imprezy kulturalne. Otwiera się coraz bardziej na społeczeństwo rudnickie. To liczne imprezy integrujące seniorów, wycieczki, współpraca ze szkołami. Składamy w następnym, w tym roku wniosek o remont windy, która już wymaga wymiany. Myślę, że tą sprawę do końca roku uda się pozytywnie załatwić. Szanowni Państwo, kilka słów odnośnie oszczędności, jakie uzyskaliśmy konkretnie z tytułu wymiany systemów grzewczych, o których mówiłem na początku w tych trzech obiektach. Jeżeli chodzi o zagregowane zamówienie, które realizujemy już kolejny rok na zakup energii elektrycznej, to rzeczywiście uzyskaliśmy 24% oszczędność, to jest prawie 150 tysięcy złotych. Rzeczywiście te środki to są składowa wszystkich oszczędności w jednostkach organizacyjnych, również powiatu, bo to zamówienie jest łączne. Natomiast sprawdzaliśmy te liczby i one faktycznie się potwierdzają. Mogę powiedzieć, że na przykładzie budynku starostwa to od 3 lat, mimo wzrostu cen energii na rynku, jak Państwo wiecie, ilość środków, które przeznaczamy na zakup energii, się zmniejsza. Także myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt. Mogę tutaj tylko dodać jeszcze, że konkretne oszczędności za 11 miesięcy ubiegłego roku na Domu Pomocy Społecznej to jest prawie 44 tysiące, a koszt inwestycji rok wcześniej to było 55 tysięcy, czyli niecały rok zwróciły się nakłady. Kolejne spore przedsięwzięcia, które realizowaliśmy, to były inwestycje na naszych drogach powiatowych. Wydaliśmy na te drogi ponad 3 miliony złotych. Tutaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, że nie, że tak powiem, nie udało się rządzącym, żeśmy wcześniej sygnalizowali, utrzymać tych wydatków na poziomie z roku 2011, bo trzeba pamiętać, że kończy się perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego 7.13 i tak właściwie w roku ubiegłym wykorzystaliśmy ostatnie środki z tego programu. To jest ponad 600 tysięcy, z tego jeszcze tam z powiatu rybnickiego troszeczkę też przekazano pewną kwotę około 120 tysięcy złotych. I w związku z powyższym ten ciężar inwestowania siłą rzeczy musiał być mniejszy. Ale mimo tego, tak jak powiedziałem, wydaliśmy ponad 3 miliony złotych, przebudowaliśmy ponad 4 km dróg. Właściwie zakończyliśmy modernizację ważnego odcinka drogowego Świedziernia Michałki. Jest, myślę, że to jest fragment drogi tak zwanej jakiejś małej obwodnicy, nazwijmy to, między drogą wojewódzką Brodnica-Ostrołęka numer 544, a Brodnica-Siedlec numer 560. I tak de facto w przyszłości z pewnością ta droga będzie wskazywana do inwestycji w tej nowej perspektywie. Kolejne odcinki, bo oczywiście brakuje nam od Świedziemi do Górna i od Różna do Markniczki po prostu. No i brakujący odcinek na terenie powiatu rybnińskiego. I tutaj wyremontowaliśmy za prawie 2 miliony złotych, przebudowaliśmy właściwie 4 km drogi, która, przypomnę, że na początku 2011 w tych niesprzyjających warunkach pogodowych prawie się rozpadła. Wykonujemy również prace
dotyczące remontów nawierzchni w takiej technologii mikrodywanika, czyli powierzchniowego zamknięcia emulsją i krysami, podwójnego zamknięcia, które się sprawdziło. Wykonaliśmy te pierwsze prace w 2011 i to bardzo dobrze przeleżało przez zimę i później w trakcie eksploatacji też się roku 2012 sprawdziło, więc zachęceni tym wykonaliśmy prawie 10 km dróg. No i to były tutaj, to była droga Radziki w Łowęż, prawie 2 km Burzawki, Dąbrówka, Drużyny, to jest 3,5 km. Była droga Osiek, Pigmin, Szuka, 3 km. No i droga Janówka Radoszki na odcinku Sanin Radoszki 2 km. Jeżeli chodzi o obiekty inżynierskie, mostowe, to właściwie jeden z ostatnich obiektów inżynierskich na drogach został zrealizowany. Już niewiele zostało tych obiektów do remontu. Też myślę, że spory sukces, że w pewnej perspektywie czasu udało się właściwie wszystkie obiekty inżynierskie typu mosty, przepusty wyremontować, bo to jest bardzo ważny element drogi, który powoduje ewentualną destrukcję przy jego złym stanie technicznym. I tutaj zrobiliśmy dosyć duże przedsięwzięcie związane z, za prawie 500 tysięcy złotych, związane z przebudową mostu w miejscowości Kulko na drodze powiatowej Krążaty-Górzno. Przy okazji wyremontowane zostało skrzyżowanie i droga dojazdowa do tego przepustu od drogi 560. Także myślę, że tutaj trzeba podkreślić, że dostaliśmy tutaj ze środków rezerwy ministra transportu ponad 182 tysiące złotych. Stawiamy też na to, aby nasz, to jest akurat zakończenie tego ostatniego odcinka po prostu drogi do granicy z powiatem rybińskim. I myślę, że tutaj trochę tak rywalizujemy na gruncie, możemy powiedzieć, powiatu, że wcześniej wszyscy nam wskazywali jako wzór drogę na terenie powiatu rybińskiego. Dzisiaj powiat rybiński mówi nam, że teraz na odwrót im wskazują nasz odcinek Michałki Świedziemia. Więc myślę, że to też ten pozytywny aspekt rywalizacji między samorządami daje konkretne efekty. Jak powiedziałem, również stawiamy na to, aby nasz Zarząd Dróg Powiatowych był dobrze wyposażony, bo wiele prac wykonywanych w własnym zakresie daje rzeczywiście lepsze efekty odnośnie utrzymania, szczególnie letniego, bo jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe, to dysponujemy tylko pewnym sprzętem, który musimy korzystać z nośników firm zewnętrznych, które są wybierane w drodze przetargów. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie letnie i bieżące remonty, to myślę, że tutaj też możemy się pochwalić dzięki tym już od wielu lat realizowanym inwestycjom w wyposażenie. Stan naszych dróg, mimo ogromnych potrzeb, które trzeba rzeczywiście podkreślić, bo powiem, że jak dwa lata temu zrobiliśmy taką analizę potrzeb na naszych drogach, a trzeba przypomnieć, że mamy 354 km dróg powiatowych, to przy oczywiście niecałkowitej przebudowie tych dróg, ale pewnych remontach i pewnych modernizacjach potrzebowaliśmy na to przedsięwzięcie 55 milionów złotych. No to jest ogromna kwota i tutaj myślę, że nie można powiedzieć, że można to zrealizować w kilka lat. To musi być ciągły proces, ale już od wielu lat widać chyba spore nakłady na naszych drogach i chociażby nie ma tych przysłowiowych dziur, bo może droga być niekoniecznie w dobrym stanie, ale jak nie ma dziur, to też z punktu widzenia kierowców jest bardzo istotne. No i tutaj w ubiegłym roku został zakupiony sprzęt za ponad 280 tysięcy złotych. Został kupiony ciągnik, rozsiewacz mieszanki piasku z solą, przecinarka do asfaltu i betonu, młot spalinowy, kosiarka bijakowa, pług odśnieżny o zmiennej geometrii, po prostu, który lepiej ma odśnieżać po prostu. No i pompa do emulsji do tych bieżących remontów. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, tych środków jest coraz mniej, ale naprawdę, jeżeli chodzi o powiat, staramy się dotrzeć do tych jeszcze źródeł, które możliwe są do wykorzystania w tej perspektywie jeszcze do 2014 roku, ponieważ drogi to także jeden z ważniejszych naszych
jedno z ważniejszych naszych zadań, jeżeli chodzi o działalność powiatu. Ale powiat to nie tylko ta sfera oświatowa, nie tylko drogi, ale także i starostwo powiatowe, czyli ten instrument w ręku starosty, zarządu, służący także i Wam, Szanowni Państwo. I tu powiem tak, bardzo nam zależy na tym, żeby ten urząd funkcjonował sprawnie i tutaj realizujemy szereg inicjatyw zmierzających ku temu celowi. Jak Państwo wiedzą, wiosną tego roku ostateczny termin wprowadzenia nowej usługi dla mieszkańców niepełnosprawnych, tłumacza języka migowego. Mamy taką osobę przeszkoloną i ona w każdej chwili może służyć pomocą. To także informatyzacja urzędu. Tutaj Biuro Informatyki wraz z Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami uruchomiło, czego byliście Państwo świadkami, geoportal powiatu brodnickiego. Link jest na naszej stronie internetowej. O cóż tam chodzi? Szanowni Państwo, dokonaliśmy w znacznej mierze własnymi siłami przez okres 2 lat konwersji danych geodezyjnych i kartograficznych na numeryczne mapy zasadnicze Brodnice, Jabłonowo i Górzno. Także utworzyliśmy naszego popularnego WMS-a. Także dokonaliśmy cyfryzacji dokumentacji geodezyjnej, jeżeli chodzi o ewidencję gruntów i budynków. Wszyscy inwestorzy, geodeci mają w tej chwili dobre narzędzie do swoich prac. Chcemy także, tutaj dużo czynimy w tym kierunku, żeby pójść także w kierunku gmin, bo ten geoportal może mieć nakładki, które byłyby bardzo pomocne pracom urzędów gmin. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, tutaj odzew jest ze strony poszczególnych gmin i miasta bardzo pozytywny. W Wydziale Komunikacji, wiedząc o tym, co będzie się działo w kwestii praw jazdy, uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska komputerowe, które zmniejszają czas załatwienia klientów. Nie ma już w tej chwili takich głosów, że jakieś sprawy przedłużają się ponad miarę. Klienci są załatwiani sprawnie i szybko. Szanowni Państwo, powiat to także powiatowy rzecznik konsumentów. Jak Państwo widzą, i ilość tych spraw jest coraz większa, chociażby w porównaniu z zeszłym rokiem, to 407 interwencji. Rzecznik także udziela porad, w pewien sposób instruuje tych, którzy nie wiedzą, jak w tych przepisach reklamacyjnych się orientować, to na bieżąco, ale także to praca rzecznika to 63 procesy wygrane w sądach. I tutaj powiem, że to jest naprawdę jeden z lepszych wyników, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, bo wygraliśmy wszystkie sprawy. 100% skuteczności. No, chciałbym, żeby ktoś się takim wynikiem pochwalił. W starostwie to także pozyskiwanie środków unijnych, nie tylko na zadania realizowane wcześniej przez jednostki powiatowe, o których mówiłem, a także na zadania, które służą mieszkańcom. Chociażby wspomniane wyżej środki przeznaczone na geoportal. Jeżeli chodzi o geodezję i kartografię, ten wydział, Szanowni Państwo,
Jesteśmy także aktywnym członkiem Związku Powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającym na celu posunięcie tych prac dosyć szybko do przodu, jeżeli chodzi o całe województwo kujawsko-pomorskie. I tutaj myślę, że w najbliższym czasie poprzez ten związek uda się pozyskać dodatkowe środki na właśnie te prace. Szanowni Państwo, dobry urzędnik to także urzędnik, który jest kompetentny i tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o zarząd, moją osobę, nie szczędzimy środków na szkolenia. Realizujemy w tej chwili kilka projektów, a mianowicie Akademię Liderów Samorządowych, Dobre Państwo, Poprawne Rządzenie, cały ten pion decyzyjny został przeszkolony w ramach programu Sprawny Urząd. Także jeżeli chodzi o służby finansowe, realizujemy poprzez internet kształcenie ustawiczne. Myślę, że ekologia nie trzeba tłumaczyć, że jest bardzo ważnym kierunkiem działań i tutaj kontynuujemy coroczny cykl tzw. Dni Energii Odnawialnej. W ubiegłym roku odbyły się już czwarte Dni Energii Odnawialnej i pozyskaliśmy na dofinansowanie tego przedsięwzięcia dosyć sporego. To jest trzydniowa impreza, dwa dni w szkołach, jedna taka ogólna podsumowanie dla zainteresowanych, ciesząca się sporym powodzeniem. W ubiegłym roku tematem był gaz łupkowy i inne nośniki energii, energia wiatrowa. Oczywiście dyskusje były dosyć ożywione na temat gazu łupkowego i naszej przyszłości co do tego tematu. Również pozyskaliśmy pieniądze na zieleń przy pierwszym liceum. Powstała, jak pan starosta mówił, astrobaza. No i wymagało po prostu wycięcia pewnego drzewostanu, który przeszkadzał po prostu w obserwowaniu nieba. I tutaj również pozyskaliśmy dofinansowanie w celu nowych nasadzeń, do których się rzeczywiście zobowiązaliśmy. Wykonaliśmy też nasadzenia wzdłuż dróg powiatowych, bo jak Państwo wiecie, drzewa trzeba sukcesywnie usuwać, bo często wcześniej były sadzone zbyt blisko skrajni jezdni. I tutaj też kolejne 150 sztuk drzew nasadziliśmy przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 10 tysięcy złotych. No tutaj akurat pan dr Kiełk, który myślę, że jest dzisiaj jednym z nielicznych specjalistów od gazu łupkowego w Polsce, podobno na podstawie jego analiz właśnie były zrobione te symulacje amerykańskie. Szanowni Państwo, powiat to nie tylko te sfery, o których mówiliśmy wcześniej, ale także działania promocyjne i imprezy kulturalne. Jak Państwo widzą, braliśmy udział w kilku imprezach wystawienniczych. Macie je Państwo na ekranie. Powiem tak, pozyskano także środki w ramach PROW-u na wydawnictwo albumowe dotyczące promocji powiatu. Także uzyskaliśmy dofinansowanie na mapę turystyczną po Jeziorze Brodnickiego, także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szanowni Państwo, oprócz tych działań promocyjnych, to jeszcze nasze regionalne uroczystości patriotyczne. Od kilku lat realizujemy je wspólnie z miastem, korzystając z zasobu naszej młodzieży. To jest, myślę, bardzo duży plus, który wpływa na to, że między szkołami rozwija się taka nić rywalizacji i powiem, ci, którzy występują na tych imprezach ze strony młodzieży, naprawdę są dowartościowani i uważamy tutaj, myślę, z panem burmistrzem Radaczem, że to jest kierunek słuszny. Tak jak powiedziałem, realizujemy szereg imprez wspólnie
i taki kierunek w dalszym ciągu będzie u nas dominował. Takie główne uroczystości to rocznica Bitwy Polsko-Bolszewickiej, wyzwolenie Brodnicy, powrót do macierzy, festyn na Podsamczu, święto niepodległości, rocznica wybuchu wojny. W ubiegłym roku, Szanowni Państwo, dożynki powiatowe odbyły się w Bobrowie. Trzeba podziękować tutaj też działaczom, panu wójtowi, radzie z Bobrowa za to, że przyjęli nas wspólnie. Uważam, zrobiliśmy bardzo dobrą imprezę propagującą te treści rolnicze na terenie powiatu brodnickiego. W ramach tych dożynek udało nam się pozyskać z programu rozwoju obszarów wiejskich środki na organizacje, między innymi także i na konkurs wieńców dożynkowych. Byliśmy także świadkami kilku powiatowych wydarzeń kulturalnych o znacznie większym zasięgu. I tu trzeba powiedzieć o kilku imprezach, konferencji formy pomocy dzieciom, a zasady kompetencyjne samorządów w zakresie nowych zadań z zakresu wspierania rodziny zastępczej, Dzień Samorządności w Warszawie, festyn ekologiczny. Także, Szanowni Państwo, letnie spotkania z ekologią, na które udało się pozyskać środki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kilka zdjęć dotyczących tychże imprez. Szanowni Państwo.